Zodiakalny Skorpionie, oto Twoje czytanie na tydzień od 4 do 10 listopada 2024. Sprawdzę, jaka energia prowadzi cię w tym tygodniu, potem zapytam, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, a na samym końcu będzie miły przekaz na temat tego, co pozytywnego w tym tygodniu szykuje dla Ciebie wszechświat. Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne, nie z każdym będzie rezonować. Jeżeli tak będzie w Twoim przypadku, to warto sprawdzić swoje czytanie dla ascendentu. Bo ono często też mocno rezonuje. Dobrze. Jakie, jaka energia prowadzi Skorpiona w tym tygodniu? O, ta karta wyraźnie została mi w dłoni. Także teraz zobaczymy, Skorpionie. Karta Księżyca. Ona mówi o tym, że Warto zauważać, czasem nawet zanotować jakieś takie intuicyjne wskazówki, które w tym tygodniu się w Tobie pojawią. Możesz mieć jakiś pomysł, możesz mieć wizję. Jeśli medytujesz, coś Ci będzie przekazane. Tutaj też jesteśmy w takim tygodniu, w którym Księżyc rośnie. Odnowił, który jest od 1 listopada, czyli tydzień wcześniej, poprzedni tydzień, tak, ale odnowił do kolejnej pełni Księżyc rośnie. Więc dla tych z was, którzy chcą coś zamanifestować, to warto właśnie skorzystać z tej energii, bo jak księżyc rośnie, to wszystko to, co chcemy rozwijać, rozszerzać, pomnażać, warto jest w takim czasie manifestować. Ta karta tutaj w centrum mamy pełnię, także w tym tygodniu też już coś może się dla ciebie dopełnić, wydarzyć. Jeśli nie w tym tygodniu, to do pełni w tym miesiącu też coś tutaj będzie rozstrzygnięte dla Skorpiona. To, że jest na tej karcie pełnia, też mówi o tym, że ten tydzień może być dla ciebie pełen emocji. Także warto zwracać uwagę na to, co te emocje ci mówią, bo emocje, które czujesz w środku. To jest zawsze dla ciebie informacja, także warto też tutaj zwrócić na to uwagę. Dobrze, a teraz zobaczmy, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć na temat tego tygodnia, Skorpionie. Już widać, że ważny tydzień, bo tutaj zielona karta wypadła one są takie mocniejsze energetycznie mówią o ważnych, Aspektach naszego życia, więc tutaj jakiś ważny aspekt Twojego życia się dopełni albo coś się rozświetli, bo pełnia też mówi właśnie o tym, że rzucamy na coś światło. Ok, zacznijmy zatem od tej zielonej karty i już się uśmiecham, bo jest to karta sukcesu. Tak jak to wcześniej już czułam, w tym tygodniu. Coś się dla Ciebie dopełni, wydarzy, dopnie. To może być jakiś kontrakt z kimś, który jest sukcesem. To może być zwieńczenie projektu. To może być zatwierdzenie jakichś dokumentów, jakaś decyzja sądowa, administracyjna na temat czegoś, co jest dla Ciebie bardzo ważne. Więc tutaj w tym tygodniu dla wielu Skorpionów będzie sukces. I kochani, częścią tego sukcesu jest też to, że tutaj w tym tygodniu, albo w tym tygodniu to już się wydarzy, albo w tym tygodniu rozpoczniesz proces oczyszczania swojego otoczenia z trudnych i nieprzychylnych ci osób. Już mówię o co tutaj chodzi. W Twoim polu są osoby, które kreują nieporozumienia? Już tutaj wyciągam, jest karta muru, która mu właśnie mówi o tym, że jakieś nieporozumienia są w Twoim życiu. Z tą kartą sukcesu też właśnie mi się pokazuje, że uda się te nieporozumienia, kłopoty jakieś rozwiązać, tak? I tutaj będzie zmiana, coś się dopełni. O jakie osoby tutaj chodzi? Bo widzę, że tutaj jest więcej osób, chyba że jedna osoba ma wszystkie te cechy. Jak zawsze, wiesz, to co z tobą rezonuje, to jest czytanie kolektywne, ale tak, są w twoim polu osoby dwulicowe, albo ta jedna, tak? Tak jak mówiłam: ktoś jest dwulicowy, ktoś jest arogancki, agresywny też. I jest też osoba bądź osoby, które plotkują o Tobie, rozpowiadają Twoje sekrety, albo właśnie tak za plecami obgadują. Tutaj z tą pełnią na tej karcie księżyca, coś takiego wyjdzie na jaw w tym tygodniu. To może być też dłuższa sprawa, widzę, bo tutaj ten księżyc, tak to też się może toczyć do pełni wszystko i dopiero. Czasie pełni w tym miesiącu, w listopadzie, zobaczysz pełen obraz tej sytuacji, tak też może być. Okaże się, że ta osoba bądź te osoby narażały cię też w jakiś sposób finansowo, więc to może być w środowisku pracy. Okej, okay, jakoś tak czuję, żeby ten sukces tutaj na górę przestawić. Tak. Yy. Jakieś tutaj kłopoty finansowe przez tą osobę, bądź te osoby były w przeszłości lub teraz dopiero wyjdą na jaw, ta energia tej osoby też wtłacza się w takie myślenie, że w Twoim życiu czegoś Ci brakuje, że coś jest nie tak, to też słyszę, że jest osoba, która dużo narzeka. Uwaga na taką energię narzekania, bo ona jest bardzo zaraźliwa, i właśnie dlatego potrzebujesz dostrzec, kto ma taką energię w Twoim polu, żeby się jakby odsunąć od tej osoby trochę albo w ogóle zakończyć kontakt. To już każdy z Was będzie wiedział, co zrobić, ale finalnie dla wielu z Was w tym tygodniu, dla innych, tak jak mówię, dopełni. Ta osoba, jakby, odejdzie z Twojego życia. Nie będziecie już współpracować, nie będziecie tyle razem czasu spędzać. Czuję, że dla większości z Was tutaj chodzi o jakiś projekt albo życie zawodowe. Poczujesz w tym tygodniu już wyraźną potrzebę odcięcia się od tej osoby i od tych spraw z tą osobą. Także tutaj, jeśli już poczujesz, kto to jest, to warto odciąć się od tej energii. Żeby móc iść dalej właśnie w stronę energii sukcesu, jeśli nie wiesz jak to zrobić, to zapraszam cię na moją medytację odcinania toksycznych energii. Tam archaniołowie pomagają dokonać takiego procesu odcięcia się, oczyszczenia. Także jeśli cię to interesuje, to na końcu tego czytania będzie link do tej medytacji. Tak. I tutaj to odcięcie się jest bardzo ważne. Czy to się odbywa w tym tygodniu, czy rozpoczynasz proces w tym tygodniu odcinania się od tych trudnych energii osób, bądź jednej osoby, to się różnie może zamanifestować w Twoim życiu. Jeżeli to jest środowisko pracy, to to odcięcie też może spowodować, że odejdziesz stamtąd. Ale bardziej to ktoś odchodzi niż ty, ale dla niektórych to ty możesz odchodzić, ale to tylko w takim przypadku, jak odejdziesz, to to ci odblokuje energię sukcesu też. Tutaj to mi się pokazuje. I ten proces odcinania, który rozpoczynasz albo zakończasz, tak, w zależności od tego, w jakim momencie życia jesteś, bardzo ci pomaga. Zanim powiem o tym, co się wydarzy po odcięciu, to jeszcze tutaj taka jest wskazówka. Że w Twoim życiu jest ktoś, kto jest Twoim lojalnym przyjacielem, kto też jest na wysokiej pozycji. To, to też może być ktoś inny ze środowiska tego pracy. Może szef, może współpracownik, może menadżer, albo ktoś inny. Bierz to, co z Tobą rezonuje. To nie musi być w pracy też, tak? Ktoś, kto Cię chroni, kto jest na jakiejś wysokiej pozycji albo jest bardzo poważany, bo tutaj też mogą być jakieś pomówienia w Twoją stronę nieprawdziwe więc nie obawiaj się tego, zwłaszcza że jest tutaj też karta orła. Jakiekolwiek będą kłopoty, to triumfujesz nad nimi, pokonujesz przeszkody, nieporozumienia. To jest dla ciebie ważna lekcja życiowa i jak rozpoznać i szybko odciąć się od dwulicowych, aroganckich, trudnych osób o ciemnej energii. I o tym mówi ta karta złotej rybki. Ona też mówi o tym, że po zrozumieniu tej lekcji w Twoim życiu nastąpi poprawa w, twoim w, twojej, w Twoich finansach, tak? Będzie wzrost finansowy finalnie, no nie, nie dla wszystkich w tym tygodniu od razu, ale to jest wynik tego właśnie odcięcia się od tych trudnych osób, postawienia granicy, oczyszczenia swojej energii. Także ważny tydzień przed Tobą, Skorpionie, a teraz zobaczmy, co pozytywnego szykuje na ten tydzień dla Ciebie wszechświat. Jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Kochani subskrybenci, dziękuję Wam za to, że jesteście, wspieracie mnie, oglądacie, lajkujecie, komentujecie, to jest cudowne. Już niedługo 20 tysięcy, zróbmy to razem, mam na myśli subskrypcji. Będzie coś fajnego, specjalnego z okazji 20 tysięcy, także warto śledzić mój kanał. Będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. W opisie filmu też jest mój adres e-mail. Jeśli chcesz umówić się na sesję prywatną, to napisz do mnie wiadomość. Ok, teraz Skorpion. Co miłego szykuje dla ciebie wszechświat w tym tygodniu? Tutaj nieważne jakie karty wypadną, to będzie wszystko pozytywne i długofalowe. Już widzę, bo jest jakaś karta miesiąca. Zobaczymy, co tam nam się pokaże w związku z nią, bo tutaj w tych czytaniach kolektywnych. To różnie można to odczytać. I tutaj, akurat ja czuję, że energia tej osoby bądź tych osób blokuje twoje finanse albo jakiś wzrost w twoim życiu od stycznia tego roku, albo od miesiąca, albo już od roku, bo tutaj to też jest jedynka z tym, styczniem i też widzę, że ta sprawa się rozwiąże maksymalnie dla Was w ciągu miesiąca od tego tygodnia, ale bardziej czuję, że tak do tej pełni, tak? W listopadzie. Ale oczywiście to jest czytanie kolektywne. I tak, tutaj hmm, po pierwsze, pamiętaj tak jak już tutaj mówiłam, że ktoś może Cię obmawiać, nie obawiaj się, to tylko świadczy o tej osobie, a nie o Tobie. Jesteś szanowany, szanowana, ludzie znają Twoją wartość, zwłaszcza Twój szef. Jeżeli tutaj szef też jest to zamieszany, czy szefowa, tak. Do tego mamy kolejne potwierdzenie, że jesteś chroniony, chroniona przed wszystkim, na co nie masz wpływu, więc ta energia tej osoby już długo nie będzie na Ciebie wpływać, tylko zrób ten ruch, odetnij się od tego, E, z, poczuj te intencje, tak. E, tutaj e, będziesz potrzebować pomocy przy tym, co się będzie działo e, w związku z tym odcinaniem tej energii, ale nie martw się, bo właśnie. E, oprócz tego, że tutaj ktoś na mocnej pozycji Cię chroni, to jeszcze w tym tygodniu spotkasz jakąś nową osobę, która będzie bardzo ważna w Twoim życiu na dłuższą metę. Także tutaj mamy też bardzo istotne informacje. Też czuję, że ta osoba dla niektórych z Was może Wam pomóc tak finalnie wyjść z tej sytuacji. W tym tygodniu też otrzymasz jakąś. Dobrą wiadomość, to może być na temat tej sytuacji, ale może być na temat innej. Może to też być wiadomość na temat ślubu w Twojej rodzinie, albo ślubu Twoich przyjaciół czy bliskich, bo jest tutaj karta małżeństwa. Jeżeli czekasz na zatwierdzenie dokumentów do swojego ślubu, to w tym tygodniu też możesz takie coś otrzymać taką wiadomość, że jest to wszystko gotowe może niektórzy biorą ślub w tym tygodniu, czytanie kolektywne. Ta karta też mówi o tym, jeżeli tutaj to są sprawy pracowe dla Was, żeby się nie martwić, nawet jeżeli Ty odchodzisz z pracy, tak? Bo dla niektórych tak może być, to znajdzie się dla Ciebie nowa praca albo nowy sposób na sukces, tak? To od tego wszystkiego złego się odcinasz, żeby zacząć nową pracę albo współpracować z nowymi ludźmi, którzy nie są toksyczni, nie obawiają cię, nie są dwulicowi, tak? Więc tutaj też bardzo szybko pojawi się coś nowego, jeżeli tutaj chodzi o zmianę sytuacji zawodowej. I też słyszę, że wielu z was mocno zobaczy, jak Dużo pomocnych ludzi, którzy Cię szanują, też jest w Twoim otoczeniu, skorpionie. Także tutaj odcinasz się, żeby być w pełni sukcesu, żeby już nic nie blokowało Twojej energii. Zodiakalne skorpionie, zapraszam Cię na moją medytację odcinania toksycznych energii. Link do niej jest na ekranie, wystarczy kliknąć w ikonkę, żeby przejść dalej, tak samo jak link do Twojego czytania na listopad 2024. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.